Audycja zawiera lokowanie produktu. Maciej Dobrowolski, to były petardy i wszystkie inne rzeczy nieekologiczne, niemodne i zakazane przez ekologów. Witam się z Państwem bardzo serdecznie w ten piękny, jakże zabawowy prawie już dzień. Paula Senderacka i Patrycja Daszuta, prowadzące białostocki sklep z dekoracjami i balonami LED Sparty, ale znane także jako, a może przede wszystkim jako siostry dekorantki. Dzień dobry szanownym paniom. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim. Gdzie są czapeczki, które miałyście przed wejściem do studia w kształcie korony i taka czapeczka typowo imprezowa? Gdzieście panie zdjęły? Dlaczego ich nie ma? Jak wyjdziemy ze studia, to pójdziemy. Z powrotem nałożymy do swojej korony. Ja opowiem tym z państwu, którzy nie mogą nas w tej chwili zobaczyć, czyli wszystkim poza mną, że panie miały takie, to one były na gumce, te takie tutaj, takie zakładane, że gumeczka tutaj była. Była, ale my ją ukryłyśmy z tyłu, tak żeby było jakoś modniej. Tak specjalnie, tak? Czyli była taka korona, ona była z czego? Z papieru? Z papieru, dokładnie. Z papieru i był taki, ta czapka w trójkącik, czyli taka typowa czapeczka, taka karnawałowo-sylwestrowo-imprezowa. Dokładnie. Taki rożek i lekko przegięty na boczek. To były akurat korony, to była taka nowocześniejsza forma czapeczki. Bo to tak i właśnie oni w ogóle było fajnie, ale imprezowo, to ja powiem tak, jak powinna wyglądać odjazdowa impreza sylwestrowa pod kątem dekoracji, rzecz jasna, w 2023-2024 roku? Może tutaj trochę powiemy na przekór sobie, ale jednak dekoracje są ważne, ale jednak najważniejsze jest chyba towarzystwo, w którym się bawimy. A dekoracje to taki dodatek do tego wszystkiego, żeby podkreślić. Umilić ten wieczór. Umilić ten wieczór, dokładnie. My zawsze zaczynamy standardowo od balonów. To jest najprostsza forma w ogóle. Balony z helem, które można przestawić, postawić, gdzie dowolnie chcemy. Więc jest to najszybsza i najprostsza forma dekoracji. Ale oczywiście, jeżeli mówimy o domówkach, bo wiadomo, jeżeli bawimy się gdzieś w jakimś miejscu, w jakiejś restauracji, to tam zazwyczaj dekoracje troszeczkę wyglądają inaczej. Zaczniemy w takim razie od balonów z helem. Tych balonów z helem musi być bardzo, 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 bardzo dużo. Myślę, że nie. Niektórzy co prawda lubią tak więcej, więc dmuchamy wtedy pod sufit tak zwane balony, więc musi być ich rzeczywiście kilkadziesiąt. Takie, żeby one sobie po prostu wisiały, tak jakby były pod sufitem podwieszonym. Dokładnie. Tak, wiszące wstążeczki i wtedy jest bardzo fajny efekt. Natomiast jeżeli ktoś wybiera jakąś wersję troszkę mniejszą, no to bardziej pęki, bukiety tak zwane, bukiety balonowe. Dokładnie. Ewentualnie jeszcze same cyfry, nie? To tak też. Albo cyfry, które to wtedy musiało być 2023 czy 2024, nie? Nie zawracajmy sobie już gitary rokiem 2023 odchodzącym. Witamy, że tak. Oczywiście, że tak. 2024, czyli musimy kupić dwie dwójeczki, jedno zero i jedną czwóreczkę. Dokładnie. To się nam może ewentualnie przydać na nasze kolejne imprezy. Ja na przykład niedługo, bo 16 grudnia 2024 roku, więc prawie zaraz, będę kończył 22 lata. Przepraszam, pomyliłem się 20, czyli sobie zachowam te dwie pierwsze, a dwójkę zachowam, jak będę miał 22 urodziny za 2 lata, a czwórkę za kolejne 22 lata, jak będę kończył 24. To potem jeszcze sobie czwórkę i zero zachowam, jak będę miał 40, ale to dopiero za 20 lat będę miał tą 40. Dobrze ekonomiczny jestem? Bardzo ekonomiczny, tym bardziej, że właśnie mamy 4-0, a 40 są bardzo, bardzo modne. Ale zawsze też mówimy klientom, żeby taki balonik potem najwyżej wyczyścić po jakimś czasie z tego helu, wyprowadzić ten hel, zamknąć, zwinąć i wykorzystać właśnie wtedy, kiedy trzeba. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pod kątem tych cyferek to moda raczej się za bardzo nie zmienia. Je można rzeczywiście na kilka imprez wykorzystać, ale czy zmieniają się mody, jeśli chodzi o taki ten balonowy wystrój, o kolory balonów, o to, w jaki sposób są one upinane na salach imprezowych, czy w pokojach, gdzie robimy domówki? Przy karnawale myślę, że tutaj standardowo czarny, złoty, srebrny.
i tak co roku, bym powiedziała, bo są czasami to kolory... jest szaleństwo, tak? Czy czerwony trochę? Tak, to takie wyjątki, bym powiedziała bardziej. Myślę, że bardziej tutaj przy tych cyfrach, przy balonach to jednak taki standard i też tak producenci proponują zazwyczaj takie standardy, bo jest to tak jakby dobra baza, tak? Zawsze możemy sobie dodatki kolorystyczne dobrać w balonach lateksowych, no ale jeżeli właśnie chodzi o folię, o takie większe i takie top produkty, to one występują właśnie w tych kolorach. No i jeszcze biel doszła, tak? Od jakiegoś czasu biel weszła. I to też w sumie widać w tej modzie, w kreacjach. Folia też jest błyszcząca, więc błysk, cekiny, wszystko tutaj się zgadza. Folia w balonach, także jest to cały czas trend. Czy nie ma minimalizmu w modzie balonowej? W modzie balonowej nie. Minimalizm jest właśnie bardziej w modzie takiej w ubraniach, jako krój, ale sam dodatek do tego właśnie błysku, cekinów. Skąd to wszystko, szanowne panie, wiecie? Bo my już się tutaj parę miesięcy temu spotkaliśmy. Panie, zaskoczyłyście mnie ogromem wiedzy, którą macie, takiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Skąd to wszystko wiecie? Myślę, że cały czas obserwujemy rynek, tak, nadchodzące trendy. Jakby w Sylwestrze te trendy, to one tak za bardzo się nie zmieniają, tak? Podstawa w trendach sylwestrowych zawsze jest co roku taka sama, tak? Że są właśnie te kolory złoty, czerń, srebrny, tak? Ale dodatki są teraz różne, czyli na przykład trochę zaczynamy szaleć. Dodajemy właśnie jakieś kurtyny, jakieś balony foliowe typu kule dyskotekowe, jakby ten trend cały czas się zmienia i troszeczkę jesteśmy w tym odważniejsi. Tak, jeszcze właśnie z balonów bardzo fajne są balony kieliszki, właśnie butelki szampana, z którą dzisiaj przyszłyśmy, także tutaj zegary to jeszcze jest to taki trend. Wszystko, dokładnie, co wskazuje gdzieś tam ten temat Sylwestra, odliczania do nowego roku. Czy jeszcze są modne serpentyny? Mniej, ale pytają się klienci. Byłam zdziwiona, ale rzeczywiście gdzieś tam kto jeszcze pamięta serpentyny, to pyta się, no i rzeczywiście mamy to w asortymencie. Może dla tych młodszych wyjaśnijmy, czym są serpentyny. Serpentyny są takie zwinięte wstążeczki, które się zwijają, można to powiesić właśnie od sufitu. Bardziej bym powiedziała, że teraz te serpentyny są modne w tubach strzelających. Czyli strzela tuba, wystrzelamy sobie tuba i tam strzelają właśnie takie serpentyny, czyli takie cieniutkie, zwinięte paseczki. A wracając do mojego zapytania, skąd panie czerpiecie taką wiedzę, skąd ją macie? Jak długo jesteście w tej branży? Ze sklepem i tak stacjonarnie już półtorej roku, ale bardzo dynamicznie to się rozwija, bym powiedziała, bo jakby cały czas są te zlecenia i cały czas jakby tutaj możemy, jakby rozwijamy się, o tak, cały czas idziemy do przodu. Skąd panie czerpiecie inspiracje? No to mniej więcej już wiem, ale powiedzcie mi proszę, czy Polska jest takim miejscem, w którym takie trendy się tworzy? A może są inne państwa, które warto podpatrywać, jak robić fajne imprezy, fajne dekoracje imprezowe? Myślę, że tutaj numerem jeden, gdzie można podpatrzeć właśnie tak jakby te trendy, to jest przede wszystkim Ameryka. Tam się dzieje, tam te balony są wszędzie, z każdej okazji, na każdą okazję. No i jakby tam widać, że coś się pojawia i do nas potem to powolutku wchodzi, tak? Oswajamy ten rynek z nowościami, pokazujemy i to powolutku gdzieś tam kiełkuje. To teraz, drogie panie, przejdźmy na wasz profil facebookowy Siostry Dekorantki. Kto wymyślił tę nazwę? Pani Paulo, pani Patrycjo? Pierwotna nazwa była w ogóle inna, ale zmieniłyśmy ją. Tak długo myślałyśmy nad tą nazwą i w końcu stwierdziłyśmy, że skoro jesteśmy dwie i jesteśmy siostry, to zostańmy przy tych siostrach. I tak to jakoś wyszło. No bo trzeba powiedzieć, że jesteście siostrami. Tak, dokładnie. W pierwszym naszym spotkaniu o tym mówiłem i powinienem o tym przypomnieć, że to nie tylko siostry takie po branży, ale także siostry rodzone. Macie czasem siebie dość? Czasami, ale szybko tam musimy... Szybko się dogadujemy. Mamy wspólny cel, więc wiemy, że tutaj nie ma czasu na jakieś spory niepotrzebne. Czyli nie ma czegoś takiego, że ja dałabym zielone. Nie, tam będą pasowały czerwone. Nie, to u nas jest czasami tak bywa. Różowy, jasny, różowy, ciemny, tak? Jakoś tak w kolorach. Tak, ale widzimy, kto mocniej coś czuje, to wtedy mówimy, dobra, robimy tak, tak? Która mocniej będzie to czuła, mocniej będzie czuła tę dekorację, więc tutaj wtedy stawiamy
stawiamy na tą opcję, więc wspólny cel nas zawsze trzyma jednak. Tak, dokładnie. Paula Senderacka dzisiaj jest Państwa gościem, a także Patrycja Daszuta, znane jako siostry dekorantki i naprawdę są siostrami i naprawdę dekorują. Prowadzące białostocki sklep z dekoracjami i balonami Let's Party. To co, Let's Party w tym roku na bogato? Ludzie nie mają ograniczeń w pomysłach? Żyjemy co prawda jeszcze świętami, ale już powoli wkraczamy w tematy sylwestrowe. Bardziej tutaj ludzie ufają nam. Czyli jakby to, co my mamy ochotę wykreować, to bardziej my mamy tą możliwość kreowania. I ograniczeń raczej nie dają, tylko bardziej wytyczne. Czyli nie możemy tak może już zaszaleć zupełnie, co tam chcemy, bo jednak ogranicza nas często sala, kolory, budżet, różne jakby aspekty. Więc tutaj to szaleństwo jest, ale które ma zawsze swoje jakieś granice. A jeszcze a propos zabawy sylwestrowej 2024 roku, jakie są takie fajne gadżety, które może niedawno się pojawiły albo ciągle funkcjonują, które są inne niż balony, które możemy na taką imprezę sylwestrową wykorzystać? Myślę, że właśnie wszystkie tuby strzelające, to jest taki efekt specjalny. Zimne ognie, to jest standard taki, tak? Ale są też jakby takie... Kurtyny, dokładnie. Kurtyny, które fajnie też dekorują gdzieś tam wnętrze, albo które można podwiesić pod sufitem, albo w różnych przejściach. Bardzo, bardzo fajny trend i bardzo fajny gadżet dekoracyjny. Różne rozety, no ale jednak bym powiedziała, że balony to balony, bo nie ma się ich na co dzień i właśnie tylko raz na jakiś czas można sobie właśnie nadmuchać, pozwolić i bardzo fajnie funkcjonują jako taka dekoracja. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, w jakim kolorze panie będziecie się bawić w tym roku? Ja jestem fanką czerni i bieli, więc chyba zostanę przy tym. Co do srebra i złota jeszcze pomyślę, to traktuję jako dodatek. Tak, myślę, że u mnie się pojawi gdzieś tam złoto, ale też w akcentach. Nie za dużo. Jednak czerni tutaj. Noc jest ciemna, impreza długa, więc będzie czarny i jakiś tam dodatek złota i bieli. Rok 2024 w waszej branży będzie kolorowy, czy może zmierza to do takiego wyelegancenia jednokolorowego? Myślę, że cały rok, cały sezon, który nam się szukuje, jest bardzo różnorodny i jakby nasz klient, każdy przychodzi do nas z innym pomysłem, z innymi inspiracjami i my musimy po prostu dopasować się do nich i do ich potrzeb. Jesteśmy elastyczne, ale też wiemy dużo z tej branży, więc też czasami klienta nakierujemy w odpowiednim kierunku i trochę może przekierujemy na swoje, ale jakby w dobrej wierze, tak? Finalnie, żeby mieć efekt, który będzie efektem wartym zapamiętania. Paula Senderacka dzisiaj była Państwa gościem, a także Patrycja Daszuta. Obie panie, obie siostry i to siostry dekorantki. Taki profil mają na Facebooku. Znane są pod tą nazwą w Białymstoku, ale prowadzą również od jakiegoś czasu białostocki sklep z dekoracjami i z balonami. Nazywa się Let's Party. To w takim razie, drogie panie, szanowni słuchacze, Let's Party. Szykujmy się na tego Sylwestra i to szczęśliwego, wybuchowo dobrego nowego roku 2024. Życzymy udanej imprezy i aby ten rok był lepszy dla nas wszystkich. Dokładnie. Audycja zawierała lokowanie.